muszę jeść kiełbasy i nie mogę tą kiełbasą do domu chodzić. Słuchajcie, 10 sekund do startu. Jeszcze poczekaj, nie, nie? Musimy policzyć. Dobra, musimy was policzyć.
myślałem już, że to będzie większy problem. Nie, to jeszcze liczy włosy. Macie, kto tu dał, kto tu sięgnie. To, co te tygryski lubią najbardziej? Chodźcie, wszyscy, chodźcie. Andrzej już nie jest. Andrzej nie jest tyle. Chodźcie. Zwany Połczyńska Garda, no podjęliście wyzwanie, gratulujemy. Wiemy, że tam nie ma takiej górki, z której nie można zejść. Brawo. Brawo dla zawodników. Brawo dla wszystkich. Dla Andrzeja za wytyczenie trasy. Dla Pawełka za pomaganie przy wytyczeniu. I dla zwycięzców. Pierwsze miejsce na pierwszych niewirtualnych zawodach, czyli prawdziwych, na Połczyńskiej Gardzie zajął Andrzej Kajzer. Brawo. Drugie miejsce, przyszłość polskiego kolarstwa. Michał Jaskuła. Trzeci z Warszawy. I trzecie miejsce. Marcin Hemperek. Prawie tu byle. Prawie tu byle. To po moich pasażach tak po prostu. Dobre nadzieje, że się pandemia skończy. Dziękujemy bardzo. I zapraszamy na ciasto, kiełbaskę, piwko. Kawa, herbata. O, walczył za tatusia. Chciałem ci powiedzieć, że takiego późnego pucharu nie będziesz miał. Niewirtualny wyścig, to już się nie drugi raz nie powtórzę, tak, bo to będzie jedyny. No dobrze, jedno w kolekcji będzie. Nie, no. Wąski, jak dwie stopy obok tego, to nasze spać, a rower ma taki, wszędzie przejedzie. No niczego, są drzewa, to się trzyma. Nie ma co. Wyhamują, kolegę się wyhamowało. Możecie się poruszać, możecie poskakać, bo teraz będzie ruchomo. Dziękuję bardzo! Brawo!